Dzień dobry Państwu. Wszemi wobec wita kapitan Lisowski. Dzisiaj troszeczkę od innej strony, ale o sprawach, które nas interesują na bieżąco w tej chwili w naszej codzienności. Moim gościem jest Agnieszka Cywka. Witaj Agnieszko. Cześć Maćku, witam. Prywatnie siostra mojego kolegi ze studiów, bo w ten sposób na siebie trafiliśmy, która jest od kilkunastu lat osobą bardzo dużo czasu spędzającą na Bliskim Wschodzie. Obecnie z zawodu jest przede wszystkim pilotem wycieczek zagranicznych i powiedzieć, że Ziemia Święta i szeroko rozumiany Bliski Wschód to jest miejsce, gdzie porusza się bardzo płynnie, to jest tak delikatnie powiedziane, ale ma jedną zaletę. Po pierwsze, będąc kobietą, może usłyszeć to, o czym my faceci nie usłyszymy, bo byłoby to zbyt działające na wyobraźnię, polaryzując nas na prawo, lewo od razu w tą czy w tamtą, dla jednej albo drugiej strony tego konfliktu, gdyby tylko były dwie strony, ale to, o czym powie Agnieszka, uświadomi, że tych stron konfliktu jest tam o wiele więcej. A mnie interesuje właśnie społeczeństwo, ulica i wrażenia twoje jako osoby z zewnątrz, patrzącej na to wszystko zasadniczo, z definicji obiektywnie. Agnieszka, powiedz więc, jak ta twoja znajomość Ziemi Świętej, tak ją w tym momencie określę, wygląda i co zauważyłaś, bywając tam tak często? No wiesz co, fajnie, że powiedziałeś Ziemia Święta, bo w jakimś tam szerokim pojęciu ludzi może być to Ziemia Święta, ale ja uważam, że ta Ziemia tak bardzo święta nie jest. O, przeklęta to na pewno w tej chwili. Nie chcę tutaj jakby uderzać w niczyje uczucia religijne, bo oczywiście to jest Ziemia Święta z perspektywy chrześcijan. Natomiast jest wiele obliczy tej Ziemi. Mi udało się poznać w ogóle Izrael dużo wcześniej, niż zaczęłam pracę pilotki wycieczek. Pracuję już w tym zawodzie 12 lat, ale na Bliskim Wschodzie 8 lat. Natomiast ja wyjechałam po raz pierwszy do Izraela na dłużej w 2013 roku z takiego programu organizowanego przez Europejskie Forum Młodzieży i właśnie miałam okazję zamieszkać w izraelskim kibucu. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja tam spędziłam kilka miesięcy, mieszkając, poznając tą społeczność, poznając taką trochę inną stronę Izraela, bo dlatego, że mieszkańcy kibucu przede wszystkim to są ludzie, którzy mają specyficzne w ogóle spojrzenie na świat. Oni żyją w takiej troszkę zamkniętej bańce. Są różne w Izraelu kibuce. Ja mieszkałam w takim kibucu niereligijnym całkowicie. To byli ludzie bardziej zorientowani na lewo niż na prawo. Było tam też wielu aktywistów, którzy wspomagali Palestyńczyków. Więc ja miałam też tam takie całkowicie inne spojrzenie na Izrael niż podaje przekaz medialny. Zobaczyłam inną stronę. Natomiast wracając do twojego wstępu, to teraz do czasu wojny zajmowałam się po prostu pilotowaniem wycieczek. Do Izraela, więc ja w sumie w zasadzie, słuchajcie, miałam wylecieć do Izraela 8 października. Oczywiście nie wydarzyło się to. Prawie na zakładkę z tym, co się zaczęło dziać. Dostałam już informację 7 w dniu ataków od znajomego przewodnika, który tam mieszka na stałe z Izraelczykiem, że rozpoczęła się wojna. I o godzinie 6 rano mi to napisał, a ja mu odpisałam, no wojna jest od powstania Izraela, o co ci chodzi? On mówi, nie, nie, tym razem prawdziwa wojna, Hamas zaatakował. Ja mówię, no ale cały czas to jest. Wiesz, nawet na mnie to nie zrobiło jakiegoś takiego wrażenia, jak do mnie to pisał, bo my już jesteśmy tak przyzwyczajeni, że tam się coś dzieje, że wiesz, nie czujemy takiego jakiegoś bezpośredniego zagrożenia. To jest może dziwnie to jakby wytłumaczyć ludziom, którzy tam nie mieszkają, ale człowiek się po prostu naprawdę jest w stanie do wszystkiego przyzwyczaić. I ja nie odczuwałam strachu. Do tego doszło, że na przykład nie oglądałam wiadomości. Jak do mnie coś z Polski pisali, to ignorowałam, ale to nie dlatego, że ja chciałam pokazać, że o, jestem taka silna i mnie to nie rusza, tylko ja się po prostu do tego tak przyzwyczaiłam. Więc to jest ciekawa sprawa, jaką ma człowiek z perspektywy żyjąc tam. I powiem ci tak, że ja bym sobie dała naprawdę rękę uciąć, jakby jak ktoś mi się pyta, czy jest bezpiecznie przylecieć do Izraela, tak? Mówię o sytuacji sprzed wojny. Więc ja zawsze mówiłam, tak, jest bardzo bezpiecznie. I słuchajcie tego, co mówią media. Media zawsze wyolbrzymiają, da się tam normalnie żyć, da się normalnie zwiedzać, podróżować. I mimo tych jakichś alarmów bombowych, to Izrael ma bardzo dobry system, żelazną kopułę i nie odczujesz tego w ogóle. A jeszcze będąc w miejscach turystycznych, w Jerozolimie na przykład, nad Morzem Martwym, czy w Betlejem, to w ogóle nic tam takiego się nie dzieje, oprócz jakichś drobnych zamieszek czasami, ale to jakby nie wpływa na podróże, tak? Nie wpływa na turystę. Natomiast po tym, co się stało 7 października, to po prostu jak dla mnie mój świat, mój cały światopogląd został tak naprawdę wywrócony do góry nogami. No, przykre na pewno, ale będąc tam
tyle razy i spędzając tam tak dużo czasu, zdążyłaś poznać tą ulicę izraelską, a ulicę Izraela to, żebyśmy wiedzieli, to nie są tylko izraelscy Żydzi pochodzący z całego świata, turyści, to są Palestyńczycy, to są, z tego co się od ciebie już dowiedziałem, Arabowie izraelscy, też różnica, Druzowie, wiele innych różnych grup etnicznych, mniejszych, o których my tu na co dzień nie słyszymy, a razem z tym oczywiście mozaika wyznań. Prawda? Dokładnie, tak, dokładnie zgadza się. Ja na przykład trafiłam, jak mieszkałam w Izraelu, bo jeszcze przed kibucem miałam inny wolontariat, więc trafiłam do mieszkania właśnie w Berszewie i moim współlokatorem był Arab izraelski, chrześcijanin, drugim współlokatorem był muzułmanin, beduin, który był nauczycielem języka hebrajskiego. Także Arabowie również zamieszkują Izrael i to oni mogą sympatyzować z Palestyńczykami, ale oficjalnie to są Arabowie izraelscy, arabskojęzyczne osoby posiadające właśnie paszport izraelski. Natomiast trochę to się różni, co ich różni od Izraelczyków? Przede wszystkim wyznanie, tak, pochodzenie etniczne, pewna przynależność do innej grupy i w momencie wojen oni generalnie, znaczy nie mówię o wszystkich, ale Beduini na przykład popierają Palestyńczyków, tak? Z tych rozmów, które gdzieś tam z nimi przeprowadzam. Natomiast druga sprawa jest też taka, że oni służą też wojsku izraelskim, więc to jest tak indywidualna sprawa, że ciężko naprawdę tutaj, jakby wiecie, ciężko zrobić taki podział, to jest czarne, to jest białe. To tak naprawdę bardzo mocno zależy od przeróżnych aspektów. Podam ci przykład. Mam znajomych w Betlejem, którzy prowadzą hotel. Betlejem żyje, jak dla mnie, tylko i Turystyki. wyłącznie z turystyki. Większość hoteli to są hotele prowadzone przez rodziny chrześcijańskie, ale przeróżne, nie tylko katolicy. Większość jest prawosławnych, są grekokatolicy, są Ormianie, więc całe spektrum, tak, ogólnie chrześcijan. Więc ja mam znajomych, którzy prowadzą tam hotel i rozmawiam z nimi i oni na przykład woleliby, żeby Izrael zarządzał Betlejem, bo był większy porządek. Jak rozmawiam na przykład z jednym chłopakiem, właśnie, który należy do tej rodziny, to powiedział mi, że głosował na Netanyahu, bo ma obywatelstwo akurat izraelskie, ale tylko dojeżdża tam do Betlejem pomagać właśnie swojej rodzinie. Także to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo nieoczywiste. Nam się naprawdę wydaje tylko, że okej, Palestyńczyk, przeciwnik Izraela, a gdzie są inni Arabowie? Mieszka też mnóstwo Arabów w samej Jerozolimie, którzy mają status, oni nie chcieli przyjąć obywatelstwa izraelskiego, więc oni mają taki status trochę, może nie powiem bezpaństwowców, ale jest coś takiego jak obywatelstwo jerozolimskie. Jest też Jerozolima przecież wschodnia, gdzie mieszkają Arabowie i oni mieszkają na terenie Izraela. Także ci ludzie są trochę tak pomiędzy, tak? A w ogóle sytuacja chrześcijan też jest ciekawa, dlatego że chrześcijanie z jednej strony chcieliby, żeby był porządek i żeby władzę sprawował Izrael, ale z drugiej strony supportują, wiesz, są za Palestyńczykami. No Więc ale to już jest oni bardziej mają naprawdę kwestia taką sytuację. światopoglądowa, że popiera się słabszego w tym wszystkim z jednej strony. Z drugiej Dokładnie. strony w wielu kręgach modne było wspieranie po prostu Palestyny. No I zgadza się, o modne to było wiele wspieranie kręgów Palestyny. kulturowych w zachodniej części Europy dba. Wiesz, ja ci powiem szczerze, że moja sympatia jest taka, że ja od początku bardziej sympatyzowałam z Izraelem ze względu na to, że ja tam przebywałam po stronie izraelskiej, więc uległam też trochę tej, nie nazwę tego może tylko propagandą, ale bardziej podobał mi się Izrael. Ale ja zaczęłam jeździć do Betlejem, zaczęłam tam też pracować, bo polskie wycieczki, na pewno to wiesz, gdzieś słyszałeś, że głównie nocują w Betlejem, to ze względu na rozbudowaną bazę hotelową i niższe ceny, tak? Po prostu. A to jest bardzo blisko Jerozolimy, więc jedyne co to ten checkpoint jest troszeczkę problematyczny, no bo tam czasami schodzi trochę w kolejce. Natomiast kwestia jest taka, że ja zaczęłam poznawać coraz więcej tych ludzi, szczególnie chrześcijan, i ja jestem pełna empatii też do tego, że no jednak no są w tej ciężkiej sytuacji. Jakby nie było, jest to okupacja, jakby nie było, oni mają tam ograniczone prawa, to jest męczące, przechodzi przez te checkpointy. Nawet dla mnie to było męczące, więc jest to niekomfortowe i ja rozumiem, tak, ja rozumiem ich frustrację, ale z drugiej strony, wiesz, mówiąc brutalnie, no niestety, ale pewnej, jakby oni sobie sami ten nos trochę zgotowali. I ja w rozmowach, słuchaj, z tymi ludźmi, ja słyszę, jak daję im jakieś argumenty, to oni zawsze mówią, ale my jesteśmy, że tak powiem, brzydko porąbani, tak? I między sobą się za dużo kłócimy. Więc oni, młodzi ludzie, świadomi, sami to widzą. Mój kolega nawet mówi, że wszyscy nienawidzą Palestyńczyków, wszyscy my się nienawidzimy i wszyscy nienawidzą. Także ja też takie głosy słyszę.
Bo ja czasami ich jakby troszeczkę tak, wiesz, triggeruję i mówię, a jakie widzisz rozwiązanie? A co byś, jakbyś był w rządzie, co byś zmienił? I też wiele ludzi rozkłada ręce, mówi, no nie wiem, chciałbym wyjechać stąd, nie chcę tu No, mieszkać. dlaczego możesz używać takiego słownictwa? Bo między innymi skończyłaś dziennikarstwo, więc warsztat masz przygotowany, chociaż z niego na co dzień, z tego co wiem, nie korzystasz, tak? Nie, wiesz co, ja jestem z wykształcenia dziennikarką, potem troszkę poszłam w PR, pracowałam bliżej spraw związanych z reklamą, ale nie, nigdy się nie chciałam, wiesz co, ja osobiście to w ogóle nie oglądam tych wszystkich wiadomości, bo nie chcę się nakręcać i wiem, że dużo jest fałszu. Sama kiedyś byłam sobie obserwatorem na jednym z protestów, właśnie jak mieszkałam w kibucu. Aktywistka izraelska, pro-palestyńska zabrała mnie na protest, żeby tylko obserwować, bo ja powiedziałam, że ja się nie opowiadam po żadnej ze stron. Ja pojechałam i trzy koleżanki z Polski. Słuchaj, to był protest blisko miasta Hebron. Ogólnie protest był przeciwko koncertowi takiego piosenkarza izraelskiego, nazywa się Ehud Banaj. I protest był dlatego, że on miał występować na nielegalnym osiedlu, tak, żydowskim. To osiedle nazywa się Susia. I tam niedaleko była wioska palestyńska. Ale co się okazało? Ten konkretny protest to w ogóle był zorganizowany w takiej osadzie Beduinów, którzy mieszkali w namiotach. I ja troszeczkę miałam dyzonans, bo mówię, kurczę, przecież ci ludzie tak właśnie chcą mieszkać. I teraz protestowanie przeciwko temu, że oni mieszkają w namiotach, a Żydzi sobie tam pobudowali domy, jest trochę też niezrozumieniem jakby tego, co tam się dzieje. Więc powiem ci, że generalnie na końcu ten proces się skończył szybciej niż myśleliśmy, bo tam wkroczyło wojsko. Ja ogólnie z nimi rozmawiałam, oni nie byli dla mnie niemili. Nie, absolutnie. Ja im powiedziałam, że jestem tylko obserwatorem. Oni byli okej, okay, bo ja w ogóle mam bardzo dobre stosunki, takie wiesz, z tymi ludźmi, więc ja nigdy nie traktowałam wojsko jako coś, co nie wiem, jest niebezpieczne. Ja zawsze, wiesz, to traktowałam wojsko izraelskie jako dzieciaki po prostu. Dzieciaki, młodzież i to, wiesz, jest część ich kultury i część ich jakby no, społeczeństwa, tak, tego co robią. Więc dla mnie to po prostu ten proces to był trochę taki od razu śmiechowarte i ja zobaczyłam, jak na siłę wpychali tym dzieciom te flagi palestyńskie, te pochodnie i sama ta organizatorka z ramienia kibucu powiedziała, jedziemy do domu, zawijamy się. Tu już zaczyna się robić bałagan, nie chcę w tym uczestniczyć. Także powiem ci, że ja zobaczyłam, Okej. znaczy to jest akurat przykład takiego protestu, który wiesz, no całkowicie obnażał niezrozumienie tematu tego, co tam się dzieje. Ja nie mówię, że wszystkie protesty tak wyglądają, ale no byłam świadkiem takiego protestu, więc jakby wiesz, gdzie w tym wszystkim jest prawda, tak? No jak tej prawdy poszukiwać, bo rozmawiasz z Palestyńczykiem, on ci powie jedno, rozmawiasz z Izraelczykiem, on ci powie drugie, a najlepsze jest jeszcze to, że oni się nawzajem siebie boją. Oni się boją, szczególnie ludzie z kibuców, bardzo, wiesz, oni po prostu strach. Jak ja mówiłam im, że jadę do Betlejem, oni wiesz, ojeju, żebyś tylko wróciła stamtąd, uważaj na siebie. Ja mówię, ale tam się nic takiego nie dzieje, A to znaczy, że wiesz. obydwie Więc strony, ja ich widzę po prostu media, taki duży kryzys. tą psychozę cały czas podtrzymują, bo to jest dla nich wygodne, dla utrzymania władzy, no. Zdecydowanie. Zdecydowanie. A teraz wiesz, teraz na przykład, ja sobie wyobrażam, tak wychodząc do przyszłości. Jak ja na przykład będę rozmawiała ze swoimi znajomymi z kibucu, tam gdzie mieszkałam, no to wiesz, oni już każdy argument zbiją, tak? Bo powiedzą, nas zabijali, bo dosłownie powiem ci, że ten kibuc, gdzie ja mieszkałam, kibuc Hacerim, jest oddalony jakieś 30 parę kilometrów w linii prostej od Strefy Gazy. I na przykład, nie wiem czy słyszałeś, ale też jednym z targetów był kibuc Ofakim. Tak. Zresztą kibuc Hacerim też chyba był targetem Hamasu, nie wiem, bo Nie wiesz, to są wszystko dotarli. takie Oni informacje, że nie jestem w stanie dotarli tego do zweryfikować. pasa około Ale mieli 5-8 też, ja kilometrów słyszałam. wzdłuż muru granicznego. Najdalej był ten koncert, czyli ten kibuc, czyli 14 kilometrów. To było najdalej. Więc. No ale wiesz, mimo wszystko jest to odległość jakieś 15-20 km, więc jak ja pisałam, słuchaj, tego dnia 7 do tej mojej znajomej, powiedziała mi, że siedzą w schronach. I od kilku jakby godzin nie mają żadnej informacji, wojska nie ma, więc to były tylko takie, wiesz, relacje na bieżąco. Co ja miałam napisać? Ja im napisałam, że myślę o was, trzymajcie się, tak? Bo po prostu wtedy też jeszcze nic nie było wiadomo, tylko docierały do mnie takie szczątkowe informacje. Ale ci ludzie na bazie tego wszystkiego, co się zdarzyło, jeszcze bardziej w swoim jakby przekonaniu będą mieli to poczucie zagrożenia. No i Więc jakby, no, wiesz, buduje się znowu. stąd jest to oczekiwanie społeczne na to, że powinna być akcja izraelskiej armii na Strefę Gazy, która niniejszym zaczęła od wczoraj się dziać, tak?
Dokładnie i jakby wiesz, coraz bardziej w tych ludziach, nawet którzy są bardziej, wiesz, na lewo, czy tam w centrum, na lewo nie popierają, tak, rządu Netanjahu, to oni, w ich poczuciu, oni są w zagrożeniu, oni muszą się bronić, tak? A jaka jest to obrona, to już jest druga sprawa, ale po prostu cały czas będzie poczucie zagrożenia. Jeszcze ci powiem, wracając do tej ulicy, bo wiem, że ciebie to interesuje, bo na tematy militarne sobie możesz tam z ekspertami porozmawiać, ja nie jestem żadnym ekspertem. Natomiast ja na przykład podróżowałam dużo autostopem, wiesz, w tym 2013 roku. I pamiętam, wszyscy Izraelczycy do mnie mówili, tylko nie wsiadaj do Arabów, tylko błagam, nie wsiadaj do Arabów do samochodu, nie? Ja oczywiście sama nie podróżowałam, tylko z koleżanką, ale miałyśmy gdzieś to w głowie, że nie wsiadamy, nie? Ale ja mówię, chodź do mojej koleżanki, mówię, chodź raz wsiądziemy, zobaczyć, co będzie, nie? I rzeczywiście miałyśmy taką niefajną sytuację, bo wsiadłyśmy do dwóch chłopaków, myśmy wtedy jechali z Tel Awiwu do Tyberiady, czyli praktycznie trzeba było przejechać no, dosyć spory odcinek, jak na Izrael, który jest małym krajem, ale nie była fajna sytuacja, bo oni tam zaczęli nas tak zaczepiać, nie znali za bardzo angielskiego, więc nie czułyśmy się komfortowo po prostu z nimi, ja poprosiłam, żeby się zatrzymali i wysiadłyśmy, nie? Gdzieś tam to się, wiesz, zamanifestowało, tak? Natomiast ja ogólnie mam bardzo dobre, wiesz, bardzo dobre zdanie o takich zwykłych Palestyńczykach, tak? To są ludzie bardzo gościnni przede wszystkim, otwarci, pomocni, więc ja nie mogę powiedzieć złego słowa o takiej ulicy, ale na przykład w tym roku miałam niefajną sytuację, jak oprowadzałam grupę po Jerozolimie. Był akurat Dzień Jerozolimy. To jest takie święto, które dla Arabów dobrze się nie kojarzy. Więc w Jerozolimie na Starym Mieście spotkałam taką grupę, wiesz, młodzieży izraelskiej, chłopców, takich wieku, wiesz, taki narybek, 20 lat, może trochę więcej, którzy wyśpiewali różne pieśni patriotyczne izraelskie, wiesz. To jest osoba taka, to są osoby takie, mogę nazwać naszymi kibolami, nie wiem to jak to nazwać, ale trochę można to No, tak w określić. sumie dlaczego nie, no? I tak, z osiedli i oni, wiesz, w dzielnicy, po prostu w części muzułmańskiej, patriotycznej piosenki izraelskiej, no to prowokacja, nie? Po prostu Pełna prowokacja. No i prowokacja, tak. nagle Arabowie gdzieś tam zaczynają się wyzwiska i rzucają kamieniami. I wiesz, ja na to wszystko idę, słuchaj, z grupą, nie? Więc cofnęłam się, miałam takiego lokalnego silent guide'a, przewodnika, Araba też. On powiedział, nie, nie, nie idziemy dalej, to jest niebezpieczne. I cofnęliśmy się, wiesz, odczekaliśmy. Ja już tak jakby mówię sobie, no kurczę, gdzie jest policja w tym wszystkim? Bo akurat w tym miejscu, to jest koło trzeciej stacji Drogi Krzyżowej, tam jest posterunek policji. Więc wyszły jakieś trzy młode policjantki, ale ja sobie pomyślałam, kurczę, one tego mogą nie opanować, bo to jest za duży tłum. No ale tam jakaś pomoc przyszła i w przeciągu tam 20 minut sytuacja została opanowana, no i mogliśmy przejść. Ale dla mnie to już jest taka, wiesz, sytuacja stresowa, no bo ja nie wiem, co mnie jeszcze może spotkać, Ale ty a odpowiadasz za tych ludzi, ulice których tam. oprowadzasz przecież, no to. Oczywiście, wiesz, ulice Starej Jerozolimy to są, wiesz, to jest tak zwane wąskie gardło, tam nie ma za bardzo, wiesz, drogi ewakuacyjnej, czy gdzieś się, nie schronisz się tam nigdzie, nie? No ja to Więc, znam wiesz, ja tylko się z zaczynam bać filmów. o ludzi. Tylko z filmów, no ale rzeczywiście opis pasuje zdecydowanie. No, pasuje, więc, wiesz, ja tak obserwuję, czy na przykład, wiesz, ludzie też czasami, wiesz, którzy nigdy nie byli w Izraelu, a obejrzeli na Netflixie, wiesz, serial Fauda, też stają się nagle ekspertami, nie? I ciekawa sprawa jest taka, że no dużo mi pytań wiadomo zadają i powiem ci, że wiesz, sytuacja była dosyć napięta w kwietniu i w maju w Izraelu. Na przykład na tyle była napięta, że został postawiony checkpoint graniczny pomiędzy strefą C a Jerycho. To A był co to taki jest tymczasowy. strefa C i co, no Jerycho znamy. Strefa C to jest, jeżeli chodzi o autonomię palestyńską, nie mówię teraz o Gazie, o autonomii palestyńskiej, czyli tak zwanym zachodnim brzegu, to jest, zachodni brzeg jest jeszcze też podzielony na trzy strefy, tak? Strefa A to tam, gdzie zarządzają Palestyńczycy i mieszkają Palestyńczycy, czyli na przykład Betlejem, Nablus, Ramala. Strefa C to jest strefa osiedli, tak? Osiedli żydowskich, to są wspólne drogi i tam mieszkają też, znaczy tam mieszkają głównie Żydzi na osiedlach, ale są drogi wspólne i tam zarządza wojsko izraelskie. Natomiast strefa B to tam mieszkają głównie Beduini, Palestyńczycy, ale też jest wojsko izraelskie. Mówię ci to tak, wiesz, W skrócie ogólnie, dużym, na tak. pewno to słowo mogłoby to bardziej wyjaśnić, bo ja się czasami sama gubię. Uwierz mi, że ludzie, którzy mieszkają, też się gubią w Izraelu, więc Znaczy, jakby. sprawą znaną jest tak zwane izraelskie osadnictwo na zachodnim brzegu i ta strefa C, rozumiem, że to jest właśnie ta strefa, gdzie oni te osiedla, kibuce, jak tam nazwać, budują dla swoich osadników i w związku z tym tam, bo miesza się to intensywnie z Beduinami oraz Palestyńczykami, no jest tam stała obecność armii izraelskiej. I w tym momencie musiało dojść do jakiegoś zaogniania sytuacji, że postawiono Zamach, wiesz, checkpointy.
Tak, postawiono checkpointy, których nigdy nie było. Jerycho zawsze jest takim, wiesz, Jerycho to jest takie miasto palestyńskie, które nie jest wmieszane za bardzo w taką, wiesz, czynną, jakiś czynny ruch oporu. Przynajmniej tego nie widać. To jest miasto turystyczne, my tam z grupami jedziemy, wiesz, pod Górę Kuszenia, my jedziemy tam kupować daktyle, zobaczyć biblijną sykomorę, więc to jest zawsze miasto takie, wiesz, bardzo turystyczne i fajnie nastawione do turystów. Także nikt tam się nigdy nie boi. Ja tam mam też serdecznych znajomych, wiesz, tam się nawet niektórzy izraelscy przewodnicy nie bali wjeżdżać, bo generalnie trzeba też wiedzieć, że izraelscy obywatele mają wydany zakaz od swojego państwa, od Izraela, a nie od Palestyny, zakaz wjazdu, co też łączy się z brakiem ubezpieczenia. Ale I tu chodzi teraz o to, tak, żeby nie dawać oficjalnie szans przywódcy. na złapanie kolejnego zakładnika. O to chodzi. No tak, o to chodzi, ale wiesz, chodzi też o to, że na przykład izraelscy przewodnicy teoretycznie oni mogą tam wjeżdżać, tylko muszą jakoś to zgłosić do jakichś odpowiednich organów. Tak oni to mi tłumaczyli. Więc są tacy przewodnicy, jak na przykład Józiowil z Wałbrzycha, którego serdecznie pozdrawiam, który zawsze Pozdrawiamy. wjeżdża, on w ogóle wita, wiesz, tam z Arabami i przedstawia się jako Abu Daniel, w ogóle robi tam show. Wiesz, człowiek, który już niejedno przeżył i ma to po prostu. No, a są też tacy, którzy, wiesz, ulewi tej propagandzie i nie będą wierzyć. Zresztą, wiesz, ja nie, ciężko mi to ocenić, no boją się po prostu. Ale ja ci powiem z innej strony, i postawili tam ten checkpoint graniczny, więc dla ludzi to już też jest jakaś informacja dla turystów, że wiesz, o, Coś się przekraczamy jakąś dzieje. kolejną strefę. Coś się dzieje. Słuchaj, snajper, tak? I ja nagle mam czerwoną kropkę na czole, nie? No to kurczę, to nie jest komfortowa taka sytuacja, jakby nie było. Ja się nie boję, ja wiem, do czego jest zdolne wojsko izraelskie, a do czego nie. Ja uważam tych ludzi, że oni po prostu chcą dobrze, ale wiesz, jak ktoś widzi żołnierza z bronią, no to się boi, to jest normalne, ja się wcale nie dziwię. I tylko chcę ci opowiedzieć tą sytuację, że właśnie wiesz, przekraczamy checkpoint graniczny pomiędzy właśnie Jerozolimą a Betlejem i sytuacja jest taka, że ja nagle patrzę, a tam już po stronie palestyńskiej są samochody pancerne policyjne izraelskie, co normalnie to się nie dzieje, no bo oni tam nie wjeżdżają bez powodu. Więc nagle tak zwana fałda, nie? To, co ludzie mogą kojarzyć z tego serialu Fałda. I ja, wiesz, mówię coś do ludzi i nagle się patrzę i widzę te samochody kątem oka. I wiesz, nie wiem, co mam powiedzieć, nie? No, ja już wiem, że coś się dzieje, no ale nie powiem tego ludziom, no bo wiesz, nie chcę jakby wywołać paniki. Więc Zgadza jakby, się. no, jak najszybciej chcę dojechać do hotelu i wiesz, dowiedzieć się, co się dzieje. Więc to są też takie sytuacje, z którymi my musieliśmy się mierzyć, będąc tam. Aczkolwiek w żaden sposób, uwierz mi, w żaden sposób nigdy nie było to jakby powodem tego, że czułam się tam niebezpiecznie. Więc w tym momencie te wydarzenia całkowicie jakby zakłóciły ten ład społeczny i wiesz, i mi jest po prostu przykro, dlatego że Palestyńczycy, którzy mieli pracę w turystyce, tą pracę tak naprawdę Z dnia na dzień potracili. stracili. Tak. Dnia na dzień. Betlejem całkowicie, wiesz, żyjące z turystyki, wszystkie hotele, restauracje, sklepy z pamiątkami. Więc ja uważam, że dla tych ludzi to po prostu będzie pogłębienie frustracji. I znowu oczywiście podejrzewam, że rząd Autonomii Palestyńskiej Fatah wykorzysta to tak, w jakiś sposób propagandowy, że to jest wina Izraela. A tak naprawdę przecież to jest fajna szansa dla tych ludzi, żeby rozwinąć jakąś ekonomię, tak, w swoim kraju, w swoim zalążku, no bo to kraj oficjalnie nie jest, chociaż ja im życzę, żeby już mieli ten swój kraj, tak. I ja mimo wszystko, może jestem jakąś idealistką, ale ja wierzę, że co dobrego może być z tego, to dla Palestyńczyków może jakieś państwo zostać utworzone. Na jakich zasadach to już kompletnie nie wiem. Natomiast wiesz, ja myślę, że ulica po prostu jest taki problem, że ludzie się nie znają. Wiesz, ludzie się nie znają i boją się siebie wzajemnie. To jest jakby moja taka teza, wiesz, na podstawie tego, co ja No ale te widzę. pokłady braku zaufania są tam dobrze udokumentowane przez dziesiątki lat ostatnich konfliktów. No ale jak ma być dobrze w miejscu, w którym zdawałoby się w symbolu chrześcijaństwa też nie jest jakoś monolitycznie? No sama powiedz, co możesz tak obrazowo przedstawić na temat Bazyliki Grobu Pańskiego, no. Wiesz co, powiem ci tak, niestety muszę to powiedzieć, chociaż może się narażę wielu osobom, ale uważam, że tam, jeżeli szuka się Boga, to tam ciężko jest znaleźć Boga tak naprawdę. Przez atmosferę, która panuje w tym miejscu. To jest jedno z najbardziej świętych miejsc dla chrześcijan, tak? Nie tylko dla katolików, bo to jest miejsce o Tak, tak zwanym statusie chrześcijan. quo.
Tak, czyli ogólnie chrześcijan różnych wyznań, czy to Odłamów, tak. prawosławnych, czy to Ormian, tak, odłamów przeróżnych, dokładnie. I wiesz, no ja jestem tam głównie z katolikami. Czy ktoś jest mniej czy bardziej wierzący, każdy jadąc do Izraela, do Ziemi Świętej, chce odwiedzić to miejsce, chce dotknąć tego miejsca, tak, wejść do miejsca narodzenia Jezusa. I wiesz, samo zarządzanie tą bazyliką to już daje wiele do życzenia. Tam jest policja, tam sobie tak nie wejdziesz. Jak nawet chcesz się pomodlić, nie wejdziesz sobie tak normalnie z grupą, bo trzeba mieć tak zwanego lokalnego przewodnika, więc trzeba opłacić tak, taką osobę, tak zwany haracz trzeba zapłacić, żeby tam Tak. wejść do środka. Oczywiście to jest wszystko nieoficjalne i nikt nie będzie tego potwierdzał oficjalnie, ale tak jest. I wiesz, czeka się w kolejce, ale jest kolejka oficjalna, ale jak się zapłaci, wiesz, dodatkową opłatę, to można ludzi wprowadzić z drugiej strony, więc to jest kolejna taka, wiesz, ja to mówię chucpa, tak? Specyfika. Bo tego słowa się używa. Dokładnie. No i też miałam tam wiele niemiłych sytuacji, łącznie z tym, że zostałam też wyrzucona raz przez policję w okolicznościach bardzo dla mnie niemiłych, dlatego że to była generalnie franciszkanin, który tam pracuje na miejscu z Polski, mnie po prostu wyrzucił, tak? Więc ja już tam nie będę wchodziła w szczegóły, bo ta historia jest już za mną, ale chodzi bardziej o to, że ludzie są tam poddenerwowani, wiesz, atmosfera jest takiego stresu. A wydawałoby się, że to jest miejsce, gdzie chcemy się spotkać z Bogiem, tak? Gdzie no chcemy się pomodlić, tak? To jest przeżycie dla wielu ludzi. I wiesz, to jest, wiesz, no, czy ktoś bardzo mocno wierzy, czy mniej, generalnie to jest przeżycie duchowe. I naprawdę nie ma tam atmosfery do tego przeżycia duchowego. Dlatego ja osobiście nie lubię tego miejsca i nie lubię dlatego przez to brak właśnie organizacji i przez taką chciwość, którą tam widzę. Więc jest to maszynka do zarabiania pieniędzy i nawet lokalni chrześcijanie, z którymi rozmawiam, lokalna parafia, bo znam, mam kolegę, który tam prowadzi sklep Biedronkę, pozdrawiam Roniego. Sami powiedział, że to miejsce po prostu traci duch chrześcijaństwa. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, no bo kurczę, no to jaki jest sens tej Ziemi Świętej w takim razie? No, to jest od nowego punktu widzenia, bym powiedział. Natomiast myślałem, że jeszcze coś powiesz na temat tych wewnętrznych podziałów samej świątyni pomiędzy poszczególnymi A, no to już odłamami jest, wiesz co, chrześcijaństwa. To... słuchaj. Wystarczy wejść na YouTube'a, bardzo proszę, zachęcam, wejść na YouTube'a, sobie wpisać w języku angielskim walki mnichów. I można zobaczyć, co się dzieje w sytuacjach konfliktowych, tak, jak są na przykład jakieś święta, jakieś procesje. Jest wtedy podział, że wiesz, ktoś ma o tej godzinie wyczyścić gdzieś podłogę, ktoś ma tutaj adorację. Jakie były sceny różnych walk, tak, jeden drugiego tam kadzidłem gdzieś tam, wiesz, naparza, czy świecą, czy też, wiesz, rękoma. Więc tak, można sobie obejrzeć, jest mnóstwo materiałów udokumentowanych, czy to w Bazylice Bożego Grobu właśnie w Jerozolimie, to samo, albo jeszcze większe sceny, czy to właśnie tutaj w Bazylice Bożego Narodzenia. Wiesz, ja byłam wiele razy świadkiem przekupywania, widziałam, jak daje się pieniądze. Ja nawet sama kiedyś wysłałam ludzi, którzy byli starsi i po prostu było mi ich szkoda i powiedziałam im, słuchajcie, no jak zapłacicie, to możecie wejść bez kolejki, tak? Więc no niestety musiałam podtrzymać to Biznes. łapówkarstwo, no bo wiem, jak tam jest, to jest biznes, to jest Bliski Wschód. Tam To po jest prostu, wiesz, od uświęcona wszystkiego jest tradycja, prowizja. no niestety. To jest tradycja. Wiesz, ja nawet tam poznałam takiego jednego, nie wiem jak to nazwać, strażnika, który ubiera habit, ale on jest osobą świecką, ale on mi powiedział, ja ubieram habit, żeby mieć też respekt, żeby ludzie wiedzieli, że ja tutaj jestem, wiesz, kimś, tak? Ale to jest osoba świecka, to on jest akurat, on jest chyba z kościoła greckiego. Nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się wydaje. Więc wiesz, on przebiera się, tak? Nie jest. Więc ja ci powiem szczerze, dla mnie, ja jako, powiedzmy, wychowana, wiesz, w kraju katolickim, gdzie bardziej identyfikuję się właśnie, wiesz, no, z religią chrześcijaństwa, z katolicyzmem, który znam, to powiem ci szczerze, że dla mnie tam dużo lepszy mam kontakt właśnie z prawosławnymi, czy z greckim kościołem. Oni są dla mnie dużo milsi. Niestety jestem zawiedziona właśnie zachowaniem franciszkanów. Miałam tą sytuację, że jeden z franciszkanów, nie będę wymieniała nazwiska, ale wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, o kogo chodzi, bo tą historię nagłośniłam, wyrzucił mnie po prostu. Potraktował mnie, powiedział jeszcze, nie wiedział, kim jestem, powiedział, że jestem, nazwał mnie jakoś, wiesz, jakiś użył przymiotnika i dodał Żydówka, tak? No nie wiedział, kim ja jestem, tak? Więc widzę też nastawienie, wiesz, nastawienie w ogóle franciszkanów, którzy tam pracują, takie, wiesz, antyizraelskie. Oczywiście na pewno mają jakieś tam swoje argumenty, pewnie, chciałabym tych argumentów wysłuchać, ale wiesz, ja trochę z innej strony znam Izrael i
Ja akurat się z wieloma rzeczami nie zgadzam, aczkolwiek muszę też jedną rzecz powiedzieć ważną, o czym może nie wiesz, ale w Betlejem też jest tak zwany dom pokoju prowadzony przez polskie siostry zakonne, Elżbietanki. Tak, coś słyszałem o tym. Robią tam świetną robotę, wiesz. Mają około, nie wiem jak to teraz wygląda, ale mniej więcej 40 dzieci tam jest z rodzin, wiesz co, chrześcijańskich różnych. To są albo sieroty, albo półsieroty, i one prowadzą to całkowicie, wiesz, tylko się utrzymują z datków biernych, więc one robią super robotę i do nich zawsze chętnie wiesz, zawożę turystów, żeby pokazać to miejsce. I one, wiesz co, no, faktycznie pokazują, że na przykład nawet nie pomaga im, wiesz, nie pomaga im państwo palestyńskie, nie pomaga im państwo izraelskie, pomagają im po prostu tylko ludzie, wiesz, z Dobrej prywatnych woli. datków. Także one są takie rzeczywiście. Dobrej woli, jeżeli by miało się coś powiedzieć, kto tam cierpi, to rzeczywiście trzeba iść do nich się zapytać i one powiedzą, jak to widzą z jednej i z drugiej strony. Więc tam jest bardzo fajna właśnie siostra Szczepana, od której też dużo się dowiedziałam właśnie takich, wiesz, no bo ona tam od lat mieszka i musi tam funkcjonować, musi tam jeździć samochodem, musi załatwiać różne sprawy urzędowe i wiesz, ona A się tam jako ściera z kobiecie jest różnymi jej o takimi. wiele trudniej w świecie zmaskulinizowanych muzułmanów. Ja myślę, że tak, chociaż obraca się, wiesz, obraca się w kręgach mimo wszystko chrześcijańskich, więc to jest też trochę inaczej. Wiesz, chrześcijanki mają tam moim zdaniem inny statut, aczkolwiek widzę po tych ludziach, po tych chrześcijanach, że oni są bardzo, bardzo tradycyjni. Że wiesz, oficjalnie kobieta, wiesz, musi być dziewicą, jak wychodzi za mąż, więc tam są takie, ale to jest dla mnie, to jest hipokryzja, wiesz, bo ja widzę to, na przykład widzę mężczyzn, wiesz, rozmawiam z mężczyznami, właścicielami, nie wiem, różnych biznesów tam, chrześcijanie, arabowie. Wiesz, na tapecie w telefonie zdjęcie ślubne z żoną. A wiem, że spotyka się na przykład, bo wiem, bo jestem świadkiem, wiesz, to nie muszę żadnego tam robić jakiegoś śledztwa, tak? Spotyka się z innymi kobietami, więc wszystko jest takie na pokaz, wiesz. Więc Ale ta wersja generalnie. macho jest też obecna w innych krajach, bardzo chrześcijańskich. Tak, więc jest to dla mnie po prostu ta pewnego rodzaju kultura arabska, to ja nie widzę podziału tutaj religii na chrześcijan, na muzułmanów. Ja to widzę, chociaż oni się obrażają, wiesz, nie możesz tak powiedzieć, oni są inni, wiesz, chrześcijanie chcą podkreślić swoją pozycję. Wiesz, nawet chrześcijanie, jak rozmawiasz z nimi, to oni, jakby ci się wypsnęło na przykład powiedzieć salam alaikum, a byłby to chrześcijanin, wiesz, Arab, to on by się mógł obrazić na ciebie. Bo to jest pozdrowienie muzułmanów, nie? To więc wiesz. Więc tu oni bardzo podkreślają i często mówią, że my jesteśmy ludy Kanan, nie? Że jakby odcinają się, wiesz, od pochodzenia arabskiego. Więc tutaj trzeba być bardzo też delikatnym. I oni, no rzeczywiście, no, to ich pozycja to jest bardzo ciekawe, nie? Bo oni nie chcą się do końca utożsamiać, wiesz, z Palestyńczykami. Oni chcą podkreślić swoją odmienność. Najchętniej to by chcieli w ogóle zarządzać, żeby, wiesz, Jerozolima była pod, przynajmniej to Stare Miasto, te miejsca sakralne, święte były, jakby, wiesz, pod zarządem chrześcijan i Betlejem też. No ale niestety chrześcijan jest coraz mniej w Betlejem. I ja nie wiem, bo wiesz, takie liczby różne podają, że ja nie wiem, gdzie dojść do prawdy, ale jak ja na przykład wspomagam, tak jak mogę wspomagać, to zabieram ludzi, wiesz, do sklepów na przykład z pamiątkami wyrabiane przez rzemieślników chrześcijańskich, To więc bardzo oni podają. szlachetne. Wiesz co, to jest szlachetne, ale z drugiej strony jednak oni dobrze stoją finansowo, wiesz, to są fajnie rozwinięte biznesy, więc, ale nie, no wiesz, fajna odpowiedzialność społeczna to jest, no bo dajesz, jakby zarabiają jeszcze ci rzemieślnicy, tak, którzy przynoszą te rzeczy do tego sklepu, więc, ale tam na przykład też pracują muzułmanie i ja widzę też trochę fałszu w tym wszystkim, że zresztą znam jeden sklep, który udaje, że jest sklepem chrześcijańskim, jest naprawdę sklepem muzułmańskim, co Kiedyś dla mnie byłoby. Wojtek Cejrowski to pokazywał i opisywał bardzo sprytnie. Tak, ale wiesz, dla mnie by to było okej. Ja mogę iść, dlaczego ja nie mam iść do muzułmanina? Ja mogę iść do muzułmanina. Dla mnie to jest wszystko w porządku, tylko jakby bądź szczery w tym. Powiedz, jaka jest prawda. Ja do ciebie pójdę, bo ja nie uważam, że muzułmanie są w jakiś sposób gorsi. Ja nawet mogę powiedzieć wręcz przeciwnie. Obiektywnie mówiąc, z niektórymi muzułmanami się lepiej dogaduję niż z chrześcijanami. Także wiesz, wszystko jest nie jest Względne. czarno-białe, ale. Wszystko jest względne bardzo, ale ja jestem za prawdą, za tym, żeby, wiesz, nie robić ludziom jakby takiego, wiesz, jawnego oszustwa, Fałszywego nie? obrazu, tak. Więc jak najbardziej fałszywego obrazu, więc jak najbardziej fajnie jest wspierać tych chrześcijan, ale właśnie moim zdaniem dużo fajniej jest wesprzeć siostry Elżbietanki, które prowadzą Dom Pokoju, niż, Pozdrawiamy wiesz, siostrze sklepy z Elżbietanki. pamiątkami. Tak, pozdrawiam siostry Szczepane i mam nadzieję, że mimo ciężkiej sytuacji jakoś sobie radzą. No bo wiesz, jak teraz nie ma turystów, to też nie ma datków od ludzi, nie? Więc jakby Niestety. no, jak one się utrzymują z tych datków, no to jest to ciężka sytuacja, jakby nie było, wiesz.
Więc ja widzę to troszeczkę inaczej, widzę, że też chrześcijanie nie wspierają do końca chrześcijan. Bo ja się pytałam, ja na przykład nie, jak to wygląda, czy na przykład te bogate hotele, te bogate sklepy, bo naprawdę są bogate, wiesz, czy oni na przykład przekazują jakieś datki? No to tak, wiesz, no nie chciałam też w jakiś sposób ich oczerniać, ale widziałam, że nie ma tej pomocy zbyt dużej. A kto ma nie pomagać, jak ci nie z najbliższego otoczenia? No właśnie. Na kogo można liczyć w takich trudnych miejscach, w takich trudnych czasach? Dokładnie. Ale żyjmy nadzieją z tego, że ludzi dobrej woli jest więcej, jak śpiewał Czesław Niemen. Oby. A Oby, powiedz mi, słuchaj, nie tym poziomem ludzkim, chociaż było okej. tak, powiedz mi tak. Główną bazą porozumienia dla ciebie jest język angielski, ale rozumiem, że już poznałaś też hebrajski, czy też któryś z języków tych palestyńskich lub arabskich? Wiesz co, ja się komunikatywnie dogaduję po hebrajsku. Nie jest mój hebrajski jakiś super, ale wiesz, jestem w stanie się dogadać. Jestem w stanie przeczytać większość rzeczy. Nie piszę, dlatego że nie praktykuję po prostu pisania. Na pewno gdzieś tam więcej tego hebrajskiego złapałam, jak pracowałam właśnie, bo ja byłam Lucji. wolontariuszką w takiej szkole, wiesz? I tam z dziećmi dużo łatwiej ten język gdzieś tam, wiesz, Się był. łapie. Tak, łapałam, bo dzieci fajnie wszystko tłumaczyły, więc dzieci są super nauczycielami. Natomiast na potrzeby takiego, wiesz, porozumiewania się z kierowcą, czy też jakieś takie podstawy komunikacji, no to tak, to nie jest jakiś bardzo trudny język. Niemniej jednak wiesz, jak to jest w Izraelu. Izrael to jest taka mieszanka języków, że tam tak naprawdę, wiesz, masz bardzo dużo osób rosyjskojęzycznych, więc mój rosyjski się bardzo poprawił w Jedna Izraelu. trzecia mieszkańców w tej chwili. Dokładnie, z byłych republik radzieckich, więc mnóstwo Żydów właśnie rosyjskojęzycznych. Też nawet niektórzy Arabowie podłapują rosyjski, co jest takie, wiesz, wesołe, śmieszne. Arabski, no to wiesz, bardzo podstawowo, no bo jednak bazuje się na angielskim, więc angielski jest takim, wiesz, językiem tutaj turystyki na Bliskim Wschodzie i każdy w takim stopniu mniejszym czy większym posługuje się tym językiem. Także Pamiętam tutaj, ze wiesz, swoich peregrynacji po świecie, że nawet na głównym targowisku, jeśli można to tak nazwać, w Pekinie, człowiek wszedł i mówił po polsku, to za chwilę się okazywało, że z wielu punktów handlowych załogi znają polski i zapraszają. Jak najbardziej, dokładnie, więc. dokładnie. Więc wiesz, przede wszystkim, jak oglądałeś wszystkie odcinki relacji Wojtka Sejrowskiego, tak, no to przecież on też pokazuje, jak funkcjonuje bazar arabski. Tak. Więc tak naprawdę już ta cała sztuka targowania się, rozmowy, no to musi być, oni muszą znać języki, wiesz, oni zaczepiają po polsku, zaczepiają, wiesz, jak nie reagujesz, to zaczną zaczepiać ciebie po rosyjsku, wiesz, patrzą na ciebie, kim jesteś. Więc no, trzeba. W takim miejscu jak Izrael, to trzeba jakby no, od razu automatycznie różne języki, wiesz, mieszasz, tak? Zależy się od tego, czy francuskojęzycznych. Ja na przykład mieszkałam w kibucu, który był hiszpańskojęzyczny, bo tam głównie mieszkali emigranci z Argentyny i z Brazylii. Więc tak No wiesz. to musiała I być mieszanka jeszcze portugalsko, tak naprawdę hiszpańska. portugalsko też, tak, jak najbardziej, chociaż więcej było z Argentyny. I na przykład też było sporo Żydów z Ukrainy. Ja miałam tam w ogóle ludzi, którzy, wiesz, znali też trochę polski. Miałam tam, były tam osoby, które na przykład przeżyły Holokaust i znały polski jeszcze z czasów takich dziecięcych. Więc wiesz, pełna mieszanka, plus do tego jeszcze młodzież przyjeżdżała żydowska na przeróżne programy. Była młodzież żydowska amerykańska, która była w wojsku i nie miała rodzin w Izraelu, więc mieszkała w kibucu. Na takim specjalnym była programie, że na przepustki zjeżdżali właśnie do kibucu. Więc to byli moi rówieśnicy, oni byli tam 2-3 lata ode mnie młodsi, więc spędzaliśmy wieczory razem. Więc wiesz, mnóstwo opowieści, jak jest w wojsku, jaka jest ich motywacja. Więc wiesz, no poznałam tak naprawdę, wiesz, ciekawe różne spojrzenia, co oni robią w Izraelu, dlaczego przyjeżdżają. Do tego na przykład młodzież z Australii, żydowska, która przyjechała, wiesz, z gitarami, wiesz, tacy hipisi, Jamboree. weseli, w ogóle, tak, niereligijni, wiesz, otwarci na świat, więc wiesz. Wiesz, Izrael to jest tak ciekawy, różnorodny kraj, to jest taki tygiel języków, kultur, że tak naprawdę no, ciężko jest powiedzieć tak, tylko ten ma rację, tylko tego spojrzenie jest właściwe. Jeszcze I jak przyszła dlatego wojna, to już w ogóle naprawdę nie chcę nikogo ocenić. tak trudno będzie znaleźć jakiekolwiek racjonalne wyjście z tego tak trudnego położenia. Dla tej części świata, gdzie zbiegają się tak wielkie religie, tak wielkie problemy i oczy świata
z różnych powodów są na to miejsce teraz zwrócone, bardziej nawet niż na tragedię wojny na Ukrainie. Chyba Niestety. tak. I powiem Ci tak też sobie, takie mam swoje przemyślenie, bo zastanawiam się, tak jak Ci powiedziałam na początku, że do wojny się można przyzwyczaić. I tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że do Ukrainy się trochę ludzie już przyzwyczaili, opatrzyli się z tą wojną, jakkolwiek to nie brzmi. Natomiast wojna na Bliskim Wschodzie, zastanawiam się, jak długo teraz, wiesz, nie wiemy, ile to potrwa, ale zakładając, że może to potrwać kilka miesięcy, jestem ciekawa, jak długo będzie zainteresowanie świata właśnie skierowane w tym kierunku. Także. No niestety mogę od swojej strony geopolityczno-militarnej powiedzieć, że od kiedy słyszymy takie dziwne z punktu widzenia historii wypowiedzi Erdogana, to niestety pojawiają się tu akcenty, których wcześniej nie było i to bynajmniej nie wpływa na szansę stabilizacji tej sytuacji. No, jest to pesymistyczne, ale wiesz, no, generalnie jest też takie powiedzenie żydowskie, że oni nie mogą sobie pozwolić na pesymizm, tak? Bo pesymizm to jest już koniec państwa żydowskiego. Więc wiesz, ja akurat, no nie wiem, może wierzę w cuda, ale wierzę w to, że w jakiś sposób ten naród przetrwa. No i że będą jacyś mądrzejsi politycy, którzy będą chcieli faktycznie pokoju. Bo w mojej ocenie teraz sytuacja jest, wiesz, bardzo dziwna. Przede wszystkim dla mnie pierwsze to, co się dzieje, ja tego nie rozumiem, jest to dla mnie bardzo dziwne. I nie do końca wszystko jest na korzyść Izraelczyków, więc mówię o działaniach rządu, więc jakby Tak. no, jestem bardzo ciekawa, co się będzie działo, bo wiesz, mam tam przyjaciół, mam tam po prostu mnóstwo różnych kontaktów, znajomych, przyjaciół, ludźmi, z którymi pracuję na co dzień, którzy w tym momencie są zdezorientowani i po prostu jeszcze bardziej ta trauma się pogłębia, wiesz. Mimo tego, że są osoby, które gdzieś tam trzeźwo podchodzą do sytuacji, nawet mam koleżankę, która mieszka w Eilacie i w miarę powiedziała, że się nigdzie nie rusza, jakby obserwuje sytuację, nie wierzy mediom. Także wiesz, żyje trochę poza systemem. Natomiast mało jest takich osób, wiesz, ludzie podchodzą emocjonalnie i nie ma się co wcale dziwić. Też są wychowani w specyficznych warunkach, ciągłego strachu, ciągłego zagrożenia. Więc najbardziej mi jest po prostu szkoda z tego takiego punktu, wiesz, tej traumy, która ciągle jeszcze w tym narodzie będzie narastać, narastać, narastać i do czego to doprowadzi, to po prostu no, nie będę przemilczać tego tematu, że bardzo dużo cywilów ginie, tak, po stronie Gazy i będą rosły kolejne straumatyzowane pokolenia fanatyków, tak? Więc no, nie bójmy się tego słowa, tak po prostu to wygląda. No I tego się niestety. boję i powiem Ci, że teraz, szczerze powiedziawszy, kiedy nigdy się nie bałam Izraela, tylko Ci to skończę, kiedy nigdy się nie bałam Izraela, teraz troszkę bym się obawiała jednak przyjazdu nawet po wojnie. No niestety, na samym początku powiedziałem o tym, że obydwie strony dbają o to, żeby podsycać psychozę, bo jest im to wygodne. Rząd dusz tam mieszkających ludzi dzieli się na dwa nurty. Panowanie nad obywatelami Izraela, żeby cały czas chcieli wierzyć w władzę, jaką mają i dawali jej legitymację do wszystkiego, a jednocześnie byli w stanie ściągać do siebie jak najwięcej, czy to uwagi diaspory żydowskiej z całego świata, środków finansowych na swoje funkcjonowanie itd. Oraz druga rzecz, rząd dusz palestyńskich, pomiędzy jeszcze podzielonych między szyitów, sunitów tego wszystkiego, bo ten podział Hezbollah, Hamas jak najbardziej, i ich własne pragnienia, które nie mają nic wspólnego z pojęciem walki narodowo-wyzwoleńczej, bo to jest jakiś tam skromny dodatek, naklejka na lodówkę pod wieloma względami. Ważniejsze jest po prostu sam akt walki i możliwość robienia na tym interesów. Niestety. I to może Tak, niestety, ale pesymistycznie. wiesz, no, to Może pesymistycznie, pesymistycznie. ale ja optymistycznie powiem, że to, jakby to brutalnie zabrzmiało, nie jest to pierwsza wojna. Wojna trwa od powstania państwa Izrael i mam nadzieję, że jakiś cud po prostu się zdarzy i będzie wyjście z tej sytuacji, ale nikt na pewno nie będzie z tego wyjścia zadowolony i nikt nie wróci życia tym ludziom. Więc zostanie ta trauma niestety i z Izraelem, i z Palestyną. Ja tylko po prostu w najbardziej moim optymistycznym jakimś scenariuszu, który sobie wyobrażam, to, że jednak to państwo palestyńskie powstanie jakiś będzie inny rząd, tak, niż ten, który teraz jest obecnie. Mówię o rządzie i dla Palestyny, i dla Izraela. Każda władza kiedyś Domykając wypada.
Tak, domykając kwestię optymizmu, to mam nadzieję, że będziemy mogli kiedyś być przez ciebie oprowadzeni w bezpieczny sposób po tych wszystkich miejscach, które tam warte są odwiedzenia. Zapraszam, wierzę, że tam wrócę. I to jest w końcu optymizm na koniec. Dziękuję ci bardzo, Agnieszko. Moim gościem Dziękuję była Agnieszka również. Cywka, od wielu lat przewodnik po Bliskim Wschodzie, nie tylko po Izraelu, ale również po innych krajach tamtego regionu. Bardzo dobrze znająca lokalne smaczki etniczne, religijne, jak słyszeliście, od strony ulicy. Czyli tak naprawdę mieliśmy tutaj program, który chyba zasługuje na tytuł Ziemia Święta Insight. Ulica, jak to widzi i co się o tym mówi. Dziękuję ci bardzo za spędzony ze mną czas. Dziękuję wam, moi drodzy widzowie, za obejrzenie tego materiału od kompletnie innej strony podanej informacji. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, do wspierania mojego kanału, do śledzenia mediów społecznościowych. Tutaj Agnieszka, jej profil na mediach społecznościowych jako przewodnika zapewne już jest podlinkowany, żebyście się mogli w razie czego zapoznać, gdybyście szukali kogoś, kto w odpowiedzialny sposób wam pokaże, opowie i zadba o wasze bezpieczeństwo w tamtej części świata, to jak najbardziej polecam. I zachęcam do tego, żebyście dawali radę z reklamami i do wspierania mojego kanału zarówno przez YouTube'a, jak i Patronite, a tym, którzy już to robią, bardzo serdecznie dziękuję. Między innymi dzięki temu możemy rozmawiać z tak ciekawymi osobami jak Agnieszka. Żegnamy się więc wszemi wobec i żegna się Agnieszka Cywka i Maciek Kapitan Lisowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć.